Znaczy, ja miałem ale długo z nią gadam. Miałem dużo psychologii. Mhm. To nie polega na obserwowaniu ludzi. No proszę. Się tylko tak wydaje. Dobrze, że nie poszło. Bardzo dobrze. No dobrze zrobiłam. Dobry wybór. Gratuluję sobie. Bardzo dużo trzeba różnych rzeczy czytać i się uczyć. Tak, matematyka trochę mnie zniechęcała. Też mnie też. No więc, a o czym myśmy mówili? Bo to... No mówiliśmy o tym, jak pani odrzuca albo przyjmuje rolę. Ja przyjmuję. No więc właśnie musi być jakiś taki element, taki, że mnie to zaciekawia. Tak mnie zaciekawia i myślę sobie, o, chciałabym to zagrać. W tym jest coś takiego, że ja nawet nie umiem dokładnie odpowiedzieć sobie na to pytanie i nawet nie chcę sobie odpowiadać, co to jest. Tylko tak jak, to jest trochę tak, jak wie pan, spotyka pan kogoś, na przykład w sytuacji tak, mężczyzna, kobieta, to jest najbliższe. Mhm. I tak myślisz sobie, o. Fajny. Tak, fajny. O. I nie wiesz jeszcze, co to jest, dlaczego nie, nie wiesz, poza tym możesz się oszukać. Możesz i w roli tak samo możesz się oszukać. Dokładnie, nie. No, nigdy nie wiesz, co z tego powiedzieć. Bo nie tylko ty to robisz, tylko robi to jeszcze parę innych osób. I to jest dokładnie tak, jak takie spotkania męsko, według mnie. Spotkania z propozycją. Oczywiście tak samo nazywa. No tak. Ale i czy jest jakaś taka rola na w ogóle... ze świata, którą by chciała zagrać. Roli nie mam takiej, natomiast wiem, że są tacy aktorzy. Aktorzy, co to chciałabym tak grać jak oni, albo w takich sztukach, albo w takich, albo, ale raczej tak jak oni grać. To jest Nikos. To jest mój idol. Ja bym chciała być taka jak Nikos. Damski Nikos. Tak, żebym mogła grać tak jak on. On jest niesamowite poczucie humoru. Taki, który i taki jest taki czupiotowato czupurny. Taki jest no chciałabym być taka jak ona, tak jak ona powiedziała, chciałabym być taka jak ona, znaczy jak on. Jak ona taką jakim aktorem jest Nikos. Wymową nigdy nie było żadnego problemu, bo mogło dzielić. Od 1997 roku udzielać do świata. My jesteśmy święci. Ty być może tego nigdy nawet nie zrozumiała. Co to znaczy, dobrze, jak ktoś zostaje pionierem, jak ktoś w ogóle prawdę poznaje, że uwielbia. I właśnie, dokładnie tak się zdarzyło. Myśmy mieli taką, to była gdzieś tam spoza Białego Stoku, bo była taka siostra, która troszeczkę śledzikowała. Ale nie to, że śledzikowała, tylko taką umowę miała. Była po rolniczej akademii i ona była pionierką. Renatka, ona, o, przypomniałam się na imię. Ona przyniosła bardzo miła, bardzo inteligentna. Dwie sceny. Po rolnicę i tak się... Masz tutaj dwie sceny, proszę, jeżeli ci to dała. Na UFO, bo tak, tu pionierki to były gdzieś po średniej szkole, a ona była prosto po... Pani profesor, chodzi na dwie sceny. To mało jest takich, kto się ciągnął długo, tylko wtedy się zmienia. Tak, ale wtedy to w ogóle nie było, tylko były te rodziny. I ja miałam przyjść jako... I to mi się tak strasznie spodobało. Dwie sceny tylko, czy to nie, sceny się spodobały. A postać mi się, ta osoba, ta profesor Wojtek Nierzyński. I mnie to po prostu... No mówię, ale w ogóle się nie zastanawiałam ani chwili no niestety, ona jak pobiegłam szła, to zagrać. Nie wiedziała, z radością. Ona naprawdę i ona no i tak się zaczęło. Jest tak, i ważniejsze się. W życiu. I na pewno tak. A potem Wojtek Nierzyński jest ważniej. A ja z kolei, proszę ciebie, jak leciałam na spotkanie, to była rusycystyka na szturmową. Jak ten facet zaczął mówić, proszę państwa, nie o to chodzi, żeby jakiś tam jeden język poznać, czy go zgłębić. To tym trzeba żyć. Język trzeba kochać. Kraj, patriotą. Ja mówię, o, idę stąd, bo już ten facet mnie tu zdenerwował. Już patriotą, ze mnie patriotki nie zrobi. I to zrobiło na nim takie wrażenie. Polacy Polakami, ale to trzeba, wiesz, no rozumiem, kochać Rosję i być... Że wymyślił panią Surmacz. Właśnie, że nie o to chodzi, że lubić. Tak się trzeba te osoby kochać podają to. Ludzkie. No ale chciałem zwrócić uwagę. To tak bywa. I to mnie tak, tak
troszeczkę przeraziło. Nie to, że przestraszyło, tylko tak przeraziło. Ja mówię, Boże, żywy diabeł. Żywy diabeł tu przez niego przemawia, chociaż on może sam tego pani widziała, nie wiedzieć. Żeby on tego nie mówił. Jako aktorka obserwowała pani ludzi, zobaczyła pani. I się koło zamyka. Tak. Jeden brat no tej tak Adelki, ja znam taki grupę Kazia też. Jeśli muszę kończyć dzieńko, to co pani na temat kotów? Mamo czuję. Ale ja lubię na nie patrzeć. On te filologię skończył, tak, taki Kazio grupę. Trochę się boję. Takie jedno oko na Maroko. Ale tak myśmy mówili, po co ci ta filologia rosyjska? I rzeczywiście jemu do niczego. A nie wiem. Tajemnicze. Gdzieś pracuje, ale na pewno mają ostre pozycje. Uwielbiam psy. Psy. Zawsze miałam psa. Ale żadna z tego nie gada. Ja już tu jestem. Przecież potrzebuję się poswiska. Teraz mam. Że ona coś o tych psach powiedziała ciekawe. Czyli ona. Albo ją i o to są zawsze jej się zagoiła rana. Ja Marka, że tak powiem, czyli rasa. Maltańczyk. To są małe pieski. Maltańczyki to a wcześniej pudelek. Miniaturka. Też miniaturka. To tak, biały. I też biały. I z czarnym noskiem, i z czarnymi oczkami. Proszę mi powiedzieć, jak było w szkole podstawowej. Ale w jakiej sprawie? No, w sprawie wykształcenia podstawowego pani. Moje podstawowe szkoły ukończyłam. No, fantastycznie, ale była pani chuligan, czy raczej grzeczna dziewczynka? Nie, raczej chodziłam własnymi drogami. Ta Anita, jak idzie do tatu Polonia, to ona u Jandy ma wejście i ją toleruje. Chodziłam własnymi drogami. Znaczy, i nie można było na mnie polegać, bo pamiętam, że kiedyś się zrobiono mnie, ja byłam aspołeczna i taka na boku. Ale przecież toleruje w sensie. Aspołeczna, to... aspołeczna, do tej pory jestem troszkę taka aspołeczna. Pewnie cię lubi. No brzmi brzydko, ale trudno. No i oczywiście, jak ktoś jest aspołeczny, to jest nic na to nie poradzi. Ja raczej jestem taką indywidualistką, jak się mówi, a ci indywidualiści są tacy trochę aspołeczni. No tak. Nawet i tam właśnie i ja. Powierzono mi jakieś, zostałam skarbnikiem, wybrana zostałam na skarbnika klasowego i zdefraudowałam wszystkie pieniądze. Wydałam je na własne cele. Nie wierzę. Tak, naprawdę. I potem musiałam, miałam kłopot, musiałam oddać. A cele własne były jakie, przepraszam? A to nie wiem, jakieś tam cukierki, jakieś tam coś. No to bardzo pilna sprawa. Takie, byle co. A najlepsze takie rzeczy, takie byle co, zawsze sprawia dużo przyjemności. Ale proszę, jakie to czasy są, że ludzie się przyznają do różnych przestępstw. No właśnie, przyznaje się bez bicia, bo już jest dawno po amnestii. Znaczy, tak, nie, no po prostu oddałam. Aha, no to uczciwie przynajmniej. Oddałam, ale wtedy byłem na Sylwestra nas zapraszała. Proszę mnie nie wybierać. Żadnych funkcji nie pełniłam. Chodziłam własnymi drogami, miałam własne sprawy, zawsze siedziałam z boku, zawsze stałam na zdjęciach klasowych. W kącie? Nie w kącie, tylko z brzegu. Także czasami mnie ucinał. Nie obejmował mnie. Czyli jak to się w dzisiejszych czasach mówi, nie miała pani wtedy parcia na szkło? Nie, ja do tej pory nie mam parcia na szkło. Ma to dom. Nigdy nie miałam i nie mam. Ja jestem w tych przekaźnikach, ja jestem nie z powodu szkła, no tylko po prostu, no, to jest z powodu zawodu, a że taki wykonuję, a nie z powodu tego, żeby tam się pokazywać, że to, znaczy nie to jest powodem, to jest konsekwencją. W ten oto delikatny sposób przechodzimy do tematu, co pani sądzi o celebrytach. Bo w ogóle takiego pojęcia, jak celebrity, czy celebryta po polsku, nie było. Nie było w latach 60., 70., 80. Nie może tego słowa nie było, ale może... Kiedy to powstało? Jaka to jest historia? Kiedy to się zaczęło? No tego to ja nie wiem, musiałbym... Ale ja mam takie, a wie pan co, a ja mam takie chyba lata 90. Tak, ja mam takie podejrzenia, kiedy to się... Dlaczego to się zaczęło? No właśnie. Nie wiem, czy one są słuszne. To celebryctwo to stworzyły różne... To jest coś związane z handlem. Gazety. Gazety, ale gazety to zrobiły po to na zlecenie producentów ubrań, kosmetyków, torebek, butów. No można wymienić wszystkie akcesoria damskie. Tak. Daje się? Tak. I żeby to temu nadać taki wyższy sens, słyszał pan na przykład tak, urodziny sklepu.
Nie słyszałem, ale tak się mówi. Wierzę. Urodziny jakieś tam coś. To teraz tak jest. Mhm. Po prostu chodzi o to, żeby tym rzeczom materialnym, które same w sobie no są nieżywe, nadać takie jakieś dusze? Dusze i znaczenie. I celebryci służą, są takimi... No to zabrzmi za chwilę jak żywe manekiny. No tak. Do takiego przekazywania, bo moim zdaniem oni się ubierają w te wszystkie ubrania, tak. Mają te fryzury. I wyglądają. I wyglądają, bo to są. No. Żeby wyglądać, pokazują się. A no i dostają podobno, ja nie wiedziałam tego, ale podobno pieniądze nawet i słusznie zresztą. No bo jak praca, jak praca, no każda praca wymaga no, no oczywiście, honorarium. No przecież muszą się przygotować, ubrać, muszą się mówić do fryzjera, no nie wiem. No. I to jest taka, moim zdaniem, to jest taka... No ciekaw jestem, co państwo sądzą o tej teorii. Taka moja teoria, znaczy nie moja, ja to nawet chyba gdzieś przeczytałam. No, dobrze, dobrze. No i... ale się zgodziłam z tą teorią. To znaczy zaobserwowałam, że to istotnie chyba tak jest. No, kontakt@radiopogoda.pl to jest nasz mail do kontaktu z widzami. Ja bym może poprosił jakieś komentarze w sprawie celebrytów. Czy to jest tak, jak pani Janna mówiła, czy może macie jakieś inne pomysły? Janna. To wtedy będziemy wiedzieli. No. Jakie plany ma pani? Na co? Na życie? Tak. A, no żeby zdrową być. No to każdy ma taki plan, a zawodowy? A zawodowy? No ciągle coś tam nowego robię i ciągle robię to, gram w Teatrze Szóste Piętro teraz, w trzech sztukach, szykuje się czwarta, myślę, że się zdarzy, wszystko będzie się ułoży dobrze. Ciągle trwa klan, chociaż no, zobaczymy, nie wiem, bardzo długo już trwa, więc... No, przychodzi tam do tej mojej epki, do Wistrotrojka i... Serialami to jest tak dziwnie, że one się mogły nagle skończyć, nie wiadomo z jakiego powodu. No, one nie ma nie, jakiegoś nie, zamykającego nie, odcinka, tylko koniec. No nie, moje zdaniem one się kończą wtedy, ja kiedy nie przynoszą. Ale ja mówię o fabule, ja nie mówię o punkcie widzenia telewizji, tylko w ogóle, jak każdy serial można po prostu... A ja kamerę nagrywam. I on w takiej czapce patrzy. A co w tym dziwnego? Tyle tych szklanek. No to nie zamyka całości. No ostatnio nie wiem, bohaterowie umierają albo coś takiego. Czapki. To nie to, że czapki z daskiem, tylko czapki. No bo tak, bączki pootwierane. To jest restauracja. No dobrze, ale o pani no nie wiem, wie pan, to gdzieś zadał mi pan trudne pytanie, nie Przepraszam wiem. Bardzo za trudne pytanie. No nie myślałam o tym, nie myślałam. Ale kiedyś tam... Rzeczywiście tak. Ale one w ogóle są takie, że się zaczynają jak życie, tak się... No tak, no jak w klanie pamiętam... Życie jest nowelą. Tak, i mało tego, to dzieci, które tam zaczynały, to już są dorosłe osoby. Ale czy pan wie, że te dzieci, które grały w klanie, które rosną, to nie są te same dzieci? I nikt tego nie zauważa? Proszę pani, nie takie numery były w serialach, kiedy się główna rola zmieniała i nikt tego nie zauważa. No, że może w pierwszej chwili, tak, a potem się już w drugim odcinku już tak. To można różne rzeczy. No tak, ale widocznie jakaś taka potrzeba jest w człowieku, że tak, kiedyś były powieści w odcinkach, w gazetach. Albo w radiu. Albo w radiu. O Maciejakowie u nas. No tak, że taki rodzaj takiego odcinkowego, takiej fabuły, która biegnie, w jakimś sensie odzwierciedla życie, to prawda? I biegnie, i widocznie to jest jakoś potrzebne. A propos tych odpowiedzi takich odcinkowych, to jest pani historia, kiedy panu w Stanach Zjednoczonych autorowi nie chciano podpisać umowy na podwyżkę. Nie. I a propos zakończenia odcinku? No więc facet powiedział, nie, to ja napiszę ostatni odcinek i dziękuję. I napisał ostatni odcinek, w którym główny bohater został z samolotu z wysokości 12 tysięcy metrów rzucony bez spadochronu w ocean pełen rekinów. I to była ostatnia scena opisana. Zaniósł ten odcinek, podziękował. No i naczelny redaktor tej gazety, ja postaram się to szybko powiedzieć, postanowił, że jednak będą kontynuowali ten serial, ten pisany. I poprosił innych autorów, żeby napisali dalszy ciąg. Oni mówią, że jest niemożliwe, facet spadł z wysokości w rekiny, w ogóle nie ma... Mówią, no trudno, wołajcie tego autora, niech on mi tu dalej pisze, dajcie mu podwyżkę. Dostał podwyżkę, przyniósł następny odcinek. Zaczynało się tak. Nasz bohater jakimś cudem ocalał i znalazł się w Brazylii. No tak. Nad ludzkim wysiłkiem woli, zawsze już przypomniałam. Też takie sformułowanie, ocalał. Tak.
tak. Jakoś tak można, tak. Prawda? No można tak, no można. No w tym w ogóle no to jest ten. Teraz to się nazywa show business, to się już tak nazywa, prawda? No tak, już w ogóle jest ustawa o języku polskim, obowiązuje w naszym kraju, wie pani o tym? Nie. No jest taka ustawa, ale od lat. Tak? Mówię, ale tak. Nikt tego nie przestrzega. I ostatnio widziałem napis, to się muszę z panią podzielić, ja pana profesora Bradczyka tutaj zaproszę któregoś dnia, żebyśmy porozmawiali. Mhm. Różne tematy językowe. Widziałem taki napis. No, to... rasizm. Po angielsku było napisane. No to rasizm. Czyli aha, nie dla rasizmu. No, no to, N-O, to, to, rasizm. Rasizm. Czyli nie dla rasizmu. Tak. Brzmi po angielsku. No tak. A po polsku? No to rasizm. No. Paradoks. No, absolutny paradoks. Bez sensu. No. Powinno być po polsku, a nie tak, po angielsku. Bo tak. To kompletnie znaczy coś innego. Ale na przykład, czy widziała pani kiedyś w tej chwili jakieś przeceny na napisanym sklepie? Nie. Sale. Tak. I wie pan co, ja kiedyś jechałam, bo tak jeżdżę samochodem, więc nie patrzę tak, nie, ale kiedyś jechałam taksówką i zaczęłam się rozglądać po ulicy Kruczej. Tak. I nagle zobaczyłam, że nie ma tam żadnego właściwie polskiego ani sklepu, ani tam nie ma żadnego polskiego napisu. I no, ktoś. Mówię. Ale to jest do tego stopnia, ale myśmy zawsze mieli taką skłonność. Ja pamiętam pan ze szkoły, że takie to się nazywało makaronizmy, albo z francuskiego to się nazywało, z włoskiego chyba makaronizmy. Makaronizmy to z włoskiego, tak. No, ale z francuskiego, że mieliśmy też taki okres zafascynacji francuskim w naszej historii, a teraz mamy angielskim, że my jesteśmy tacy, że tak właśnie lubimy. No, tak to tak jest. Się podszywać, czy też może to są jakieś kompleksy, wie pan? No, może. Może takie kompleksy, że my nie jesteśmy Anglikami albo jakąś innym... No nie jesteśmy Anglikami, nie jesteśmy Francuzami, nie jesteśmy Włochami. Zdecydowanie tak. Mamy bardzo trudny język, ale którego się cudzoziemcy nie chcą nauczyć, tak. Ale się nie potrafią. Dlatego, że wracają, to udają Anglików. Sorry. Oczywiście. Tak, a z panią powiem tak, pani Anno. Anno. Ostatnie słowo, tak powiem, bo to już się nam kończy czas. Oczywiście, niedługo. Ja tak czuję, że już trzeba skończyć. Mhm. Ostatnie słowo dla naszych. Słuchać. No to chyba po prostu radości, uśmiechu. I czy pan wie, że jeżeli nawet jest tak jakoś gorzej, to wystarczy, czytam te książki o mózgu, wystarczy usta ułożyć w uśmiechu, tak? Czyli zrobić taki cheese, tak? I mózg natychmiast dostaje taki przekaz, że jest fajnie i już po... Każdy mózg czy kobiety? Każdy. I już po chwili zaczyna być przyjemnie. O, słyszeli państwo, jak jest niedobrze, robimy cheese, nie mylić mózg, z serem. Tak. I wtedy mózg wie, dostaje i wie, że oszukujemy mózg. Tak, oszukujemy. I trzeba oszukiwać mózg. A są jeszcze jakieś inne triki? Nie, no to jest na razie tylko tyle. Ja jestem w trakcie studiowania, mam nadzieję, że może coś jeszcze wiedzieć. To jak się spotkamy następnym razem, przepytam na temat mózgu, co ten mózg potrafi z nami robić i co my z mózgiem. Tak, tak. Dobrze. Pani Anna Żółkowska była dzisiaj gościem państwa i moim. Dziękuję pani Asiu. Dziękuję również. Zdrówka życzę. Ja też właśnie życzę wszystkim zdrówka i tego uśmiechu. Cheese! Cheese! Ale też momentów nawiązujących do ojca Jana, do świętego Jana Pawła II. Oficjalne rozpoczęcie planowane jest na godzinę? Na godzinę 17. To już jest taka nasza tradycja, że zaczynamy o godzinie 17. No i w tym roku pójdziemy tropem trzech jubileuszy, które świętujemy. 1050. rocznica Chrztu Polski. To jest pierwsze i tego właśnie zaczniemy. Naszym gościem, wyjątkowym gościem będzie kardynał Dominik Duka, który przyjeżdża do nas z Czech. Będziemy mówili sobie o chrzcie, o tym, jakie on ma znaczenie dla nas. W tym miejscu, które są jakby, wiecie, ja to tak ładnie kiedyś ujął, pudłem rezonansowym.
źródłem chrzcielnym, tak. Ojciec pięknie o tym mówił i zawsze mówił z takim przekonaniem stanowczym, że tak, tu był chrzest, tu się to odbywało, więc nie mogło tego na Lednicy zabraknąć. Takim krótkim, ale bardzo ważnym oczywiście przerwnikiem będzie Eucharystia. O 19.30 Eucharystia. No to jest taki najważniejszy punkt spotkania, tego chyba w ogóle nie trzeba tłumaczyć. O 21.00 natomiast świętujemy 800-lecie zakonu ojców dominikanów i tutaj generał Bruno Cadore przemówi do nas, pojawi się na naszych telebimach, nagra dla nas specjalne orędzie, które wygłosi i na to też czekamy. Będą z nami dominikanie, już mówiliśmy o tym, że będzie ojciec Adam Szustak, ale będą też dominikanie z całej Polski, z Warszawy, z Krakowa, z Poznania oczywiście, na specjalne zaproszenie nasze i naszych duszpasterzy będą z nami jutro na polach lednickich. No i później powiemy sobie o tej przyszłości, o tym, co dalej z Lednicą. W kontekście tego, że nie ma już z nami ojca Jana Góry. 22.40 to będzie też moment, kiedy znowu o ojcu trochę powiemy, kiedy powiemy o wierze jutra, o tym, czym tak naprawdę jest dla nas Lednica. To już jest 20. jubileusz. Będziemy sobie trochę oczywiście wspominać, ale powiemy też o tym, co dalej. Powiemy też o tym, dlaczego ta Lednica jest dla nas taka ważna. Powiemy o tym, jak to będzie bez ojca Jana. Myślę, że to będzie dla nas jako wolontariuszy w ogóle szczególny moment. No i dla mnie najpiękniejsze to może być, kiedy całe pola lednickie już zapłoną, bo wspominaliśmy już chyba, że każdy uczestnik dostaje co roku świeczkę. No i ogień rozchodzi się później na całe pola lednickie i przychodzi moment adoracji. Dziesiątki tysięcy ludzi klęka i jest w ciszy. I to jest moment, tego się po prostu nie da opisać słowami. Zakończymy wyborem Chrystusa. I zakończymy przejściem przez bramę trzeciego tysiąclecia, które ten nasz wybór Chrystusa ma potwierdzić. No i święty Franciszek też coś przygotował, jakieś przesłanie? Tak, oczywiście. Pamięta to jest, o nas. Od 97 mamy przemówienia papieży i w tym roku również przesłanie papieża Franciszka o 22.40. Więc zapraszamy, zachęcamy do tego, by pozostać z nami. Lednica to też... No tak powiemy komercyjnie, trochę gadżety pewne, ale ja pamiętam, no znowu jakieś wspominki już się starzeje chyba, ale zawsze też się jechało na Lednicę z myślą o tym, że coś się stamtąd przywiezie, że ten gadżet lednicki, ta pamiątka, ten przedmiot, który właśnie przez cały rok będzie mówił o tym, że jest Lednica, że Lednica to nie tylko jeden dzień, jedno wydarzenie, ale że ona trwa, że to piękne spotkanie z Chrystusem, ale też z wieloma młodymi ludźmi, wspólne wyznawanie wiary, no to może tak naprawdę trwać przez cały rok. Chciałbym zapytać, co w tym roku Lednica daje w prezencie młodemu, nie tylko młodemu, ale człowiekowi, uczestnikowi spotkania po to, by wracał do tych pięknych chwil tutaj przeżytych i by też swoją wiarę pielęgnował i pogłębiał. Myślę, że to jest taki wyczekiwany moment przez wszystkich, którzy właśnie rejestrują się na nasze spotkanie. Ten moment, kiedy właśnie do własnej ręki otrzymają nasze gadżety, nasze symbole spotkania. I też takim pierwszym, najważniejszym, chyba też jakby najczęściej omawianym jest Pismo Święte Nowego Testamentu. Właśnie to było marzenie ojca Jana, żeby każdy młody mógł otrzymać na Lednicy Pismo Święte. Tak, żeby każdy pielgrzym mógł właśnie z tym egzemplarzem głosić Ewangelię, żeby on był odważny, żeby nie bał się właśnie iść z tym i mówić o Panu Jezusie do swoich bliskich, do tego świata, w którym żyje na co dzień. Oprócz tego oczywiście taki pielgrzym otrzyma drewniany krzyżyk. Zostanie on jakby dany po to, by zawiesić go u siebie w domu. Ma on przypominać o tym właśnie, jest na nim napis Amen. Ma przypominać o tym, żebyśmy każdego dnia potrafili powiedzieć Jezusowi Amen, czyli niech tak się stanie, żebyśmy wyrażali zgodę na wszystko, co dla nas przygotował. I taką ważną rzeczą jest właśnie to, że to Amen jest napisane jakby charakterem pisma ojca Jana, co też jakby jest takim dodatkowym symbolem. I oczywiście świeca, o której już tutaj mówiła moja poprzedniczka. Ten taki piękny symbol, który mamy co roku, który właśnie rozpala nasze całe pola i który jest bardzo charakterystyczny dla nas. To są takie trzy najważniejsze symbole, które będą w tym roku.
ksiądz, który z nami rozpoczynał spotkanie, to jest idealny przykład na to, że księża i też oczywiście siostry zakonne, wszyscy duchowni są dla nas bardzo ważni i byli też ważni dla ojca Jana. Dlatego w tym roku rozdawać będziemy wino z winnic małopolskich i trzy hostie dla kapłanów. Fenomenalne dla mnie jest to, że w zeszłym roku, 7 czerwca, czyli dzień po spotkaniu lednickim, ojciec Jan już wiedział, że będzie to rozdawał. Ojciec Jan już miał po prostu załatwione, że te wina będą, że kapłani je dostaną. On już po prostu wykraczał rok do przodu i wiedział, co będzie się działo na kolejnej lednicy. No, a siostry zakonne dostaną butelkę wody, butelkę, którą napełnią wodę święconą podczas spotkania. Będzie też na to czas w programie. Czyli zapraszamy raz jeszcze do tego, by tutaj się pojawić, by się wspólnie spotkać i modlić się. 23 już prawie wybiła, dlatego nasz program już powoli, na szczęście powoli, ale dobiega końca małymi kroczkami. Zapraszamy na chwilę takiej muzycznej też przerwy i Także proszę Państwa, książęta w buwie. Myślałaby kto? Benedykto. Co? Żebrak wstał. Razy sto. I biegnął tam do tej świętej Anny pod górkę. Tutaj taki kulawy, ta jędza, co przy konsolecie tam siedzi. Patrzy, czy Andrzejek tam coś nie rozmawiał przez komórkę. Tak byczy się, tak gada z tymi babami. W stylu takim neronowym. Oni wszyscy chcą, wiesz, udać albo Amerykanina, albo Anglikan, albo Niemca, albo no niech Francuza może udają, bo Francja coś jest ostatnie miejsce ma Francja. Gdzieś coś dzisiaj gadali pod jakimś względem. Tak już spadła. Także proszę Państwa, kupa śmiechu, przeproszę być z nami. Na końcu tego, na początku tego ostatniego wejścia o dwóch tematach, ale zanim to nastąpi, oddamy głos, bo tutaj się dopominają nasi studenci. Oczywiście bardzo się z tego cieszę i dziękuję za to. Co tam na Facebooku słychać i jaki SMS? Na Facebooku przybyło kilka komentarzy, ale mam nadzieję, że jeszcze do końca spotkania będziecie się rozpisywać. Michał napisał, polecam wszystkim wyjazd na lednicę. Na lednicy będę już po raz piąty i miałem szczęście, że poznałem ojca Jana osobiście w Jannej. Niesamowitym był człowiekiem. Najbardziej wzruszającym momentem jest dla mnie koronka do Bożego Miłosierdzia, ponieważ wtedy czuję, że wszyscy jesteśmy jednym sercem i jednym duchem. A także Michał napisał, że wspólna Eucharystia to też moment, który bardzo jednoczy i pozdrawiam z wszystkich. Napisała do nas też Sylwia. Ona z kolei powiedziała, co znaczy dla niej słowo Amen i mówi, że to zakończenie modlitwy w pacierzach, a także potwierdzenie, niech tak się stanie. I jeszcze ostatni komentarz. Łączymy się z radością Aleksandry, która pisze, że nigdy nie mogła się pojawić w lednicy, ponieważ zawsze jej coś wypadało, ale w tym roku udało jej się po raz pierwszy zebrać i rzeczywiście jutro się pojawi, przyjedzie z Torunia. I już teraz jakby dopowiada, że to nie będzie ostatni jej raz, kiedy będzie w lednicy, więc mamy nadzieję, że się spotkamy być może. To się nam Faustyna rozczytała. Teraz ja przejmę głos i odczytam dwa SMS-y, które do nas przyszły. Ania napisała, kiedy pojechałam po raz pierwszy na lednicę, byłam zachwycona. Wielka prostota zwyczajnych osób, którzy w zwykłych czynnościach wielbili Boga, w śpiewie, tańcach, w rozmowie podczas spacerów, w adoracji, a nawet machając flagami czy uczestnicząc w procesji. Ogrom młodych ludzi, którzy nie wstydzili się swojej wiary, bo świętość to nie oderwanie od rzeczywistości, ale normalność. I właśnie tego doświadczyłam na lednicy. I także Laurin, studentka pochodząca z naszej uczelni, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, napisała: jutro jadę pierwszy raz na spotkanie w lednicy. Zawsze chciałam uczestniczyć w tym i ten czas nareszcie przyszedł. Świętej pamięci ojciec Jan Góra zachęcił mnie podczas rekolekcji w Hermanicach, aby raz osobiście na to spotkanie przyjechać.
postać Ojca Góry tak mnie fascynowała, że właśnie też dla niego i dla jego dzieł chcę jutro tam pojechać i poczuć ducha radości, tańca i modlitwy. Dziękujemy. I ja jeszcze szybciutko dokończę, bo napisała Aga tam w międzyczasie. Dzisiaj tak, dzisiaj mam partię 23, czuję tę energię. Ojciec wspominał o tych słowach Ojca Jana Góry, kocham was. I właśnie Agata mówi, że to też słowa, które zapamięta w ustach Ojca Jana. Dziękujemy serdecznie. Proszę, Agata będzie z nami jutro, bo będą słowa kocham was. Tak. No właśnie, słuchajcie, kiedy tak przygotowywaliśmy się też z młodymi do programów, myśleliśmy o tym haśle, o temacie Amen. I z jednej strony się tak, jakby mówimy Amen w pacierzu, czyli coś się kończy, prawda? Coś na zakończenie. No a z drugiej strony tak pomyślałem sobie, że chyba no ojciec Jan by nie chciał, żeby to się zakończyło. Może najpierw warto wspomnieć od tego, jak to się w ogóle z tym Amen zaczęło. Ojciec Jan przewidział, że to będą takie świetne 3 jubileusze w tym roku. No i zaczynaliśmy 4 lata temu, w 2013 w imię Ojca, później w imię Syna, w zeszłym roku w imię Ducha Świętego, po to, żeby teraz, Ojciec Jan zawsze to mówił, zawołać głośno Amen, wykrzyknąć głośne i radosne Amen, ale absolutnie Amen, który się kończy. Zarówno Ojciec Jan, jak i nasi duszpasterze są zgodni, nie wiem, czy to dlatego, że wszyscy są dominikanami, czy że po prostu tak jest, że Amen to nie jest żadne zakończenie, że Amen oznacza niech tak się stanie. Amen to jest nasze przypieczętowanie tego, że chcemy wybierać Chrystusa, że chcemy, żeby ta lednica dalej trwała. I lednica będzie dalej trwała, i lednicę będziemy kontynuować. Kiedy rozmawialiśmy sobie czasami z Ojcem Janem o tym, jak to będzie, kiedy odejdzie, jak będzie później w kolejnych latach z lednicą, to ojciec mówił, tak troszkę pół żartem, no możecie zakopać te pola i mogą tam rosnąć ziemniaki, no zrobicie z tym co chcecie. Ale tak naprawdę wszyscy wiedzieliśmy, że w jego sercu i w jego głowie to się w ogóle nie mieści, żeby lednicy mogły nie być. My jesteśmy przekonani o tym, że ona musi trwać, bo kiedy widzimy tych pielgrzymów, którzy do nas przyjeżdżają, to po prostu to ma sens. Też słyszałem historię tajemniczego terminarza ojca Jana, który gdzieś tam się odnalazł planami na ładnych parę lat do przodu. Tak, szukając różnych kontaktów, zapraszając gości na pogrzeb ojca Jana, zajrzeliśmy w kalendarz i tam faktycznie piękny jest w ogóle ten kalendarz, jest bardzo dużo o Jezusie, bardzo dużo o tym, o takich marzeniach ojca Jana, na przykład o tym, co jest dla niego ważne. Ważni byli dla niego zawsze. Na pierwszym miejscu był Jezus w ogóle. Ojciec wypisał sobie kilka punktów swoich marzeń i pierwszy był Jezus. Była lednica, był ośrodek najamny, ludzie. To są rzeczy, które były dla niego ważne. I wypisał też hasła i myśli o tym, jakie mają być te kolejne lednice. Także planował sobie zawsze na kilka lat do przodu. Dlatego to jest takim naszym gwarantem tego, że lednica będzie jeszcze trwała. Też taką wolą chyba, że masz. Tak, bo my sobie tak naprawdę działamy przez cały rok jako przyjaciele, jakoś tam czujemy się ze sobą związani i to jest już po prostu sensem naszego życia, że pojawiamy się na lednicy. Nie wiem, czy ktokolwiek z gości, którzy to byli, wyobrażają sobie, że teraz nagle lednicy by nie było. My po prostu jesteśmy przekonani, że ona musi istnieć. I przez cały rok spotykamy się, bo przecież w każdą niedzielę o godzinie 16 spotykamy się na mszy świętej w kościele ojców dominikanów w Poznaniu. I to rozpoczyna nasz tydzień, nasz wspólny tydzień. W tym roku było tak, że w poniedziałki spotykała się grupa promocji. We wtorki spotykała się schola, w środę były spotkania programowe. To jest po prostu ogrom pracy, którą trzeba włożyć w to, żeby takie spotkanie powstało. W czwartki mieliśmy spotkania z naszymi duszpasterzami, spotkania formacyjne, bardzo piękne. Rozpoczynaliśmy wspólną mszą świętą, a później zawsze mieliśmy taką godzinę na dyskutowanie tekstów ojców kościoła. No i w piątek najczęściej wyjeżdżaliśmy na lednicy. W weekendy są tutaj rekolekcje, przyjeżdżają różne grupy. Ten ośrodek, który mieści się na polach lednickich, cały czas żyje. I tak wygląda nasz wspólny rok. Tak wygląda nasz rok pracy do tego, aby spotkać się na polach lednickich. Ważnym takim elementem są również wakacje. Ważnym też dla mnie osobiście, bo ja tak naprawdę na wakacjach poznałam ojca Jana i poznałam lednicę i naprawdę nie miałam wtedy pojęcia, że coś takiego jak te spotkania czerwcowe istnieje, więc byłam zdziwiona, że w ogóle tyle tysięcy osób może się w jednym miejscu spotkać.
ale kiedy przyjechałam na wakacje, poznałam wspaniałych ludzi i przede wszystkim ojca Jana, który jakoś zmienił moje życie, wykształcił moją wiarę i spowodował to, że z takiej dziecinnej wiary, kiedy myślałam o tym, że no tak, trzeba się pomodlić, trzeba pójść w niedzielę do kościoła, przeszłam do tego, że trzeba nad sobą się zastanowić, że trzeba pomyśleć o formacji. Postrzegam to jako zasługę oczywiście Pana Boga i mojej modlitwy, ale bardzo mocną też zasługę tego, że spotkałam ojca Jana. Mieliśmy jednego gościa zagranicznego, może wspomnijmy, że mamy też drugiego. My z Jędrzejem poznaliśmy się właśnie na wakacjach. Może też powiesz o tym, jakie dla Ciebie są ważne te wspomnienia z rodzicą. Oczywiście. Najpierw może się przedstawię. Mam na imię Jędrek, a tak naprawdę Andrea, bo jestem z Włoch, jestem z Bolonii. Jestem półpolakiem, bo wtedy mówię też po polsku. Bardzo dziękuję. I Letnicę poznałem, ponieważ moja mama była dawno temu, nie tak dawno, by się obraziła, ale w duszpasterstwie ojca Jana. I no, jak już miałem te 12 lat, to zaproponowała mi, żebym poznał ojca Jana i żebym zobaczył, co to jest Letnica. 2 lata czekałem, ojca Jana wprawdzie poznałem, jak miałem 12 lat, ale jak miałem 14 lat, pierwszy raz pojechałem na wakacje i wtedy się właśnie z Dominiką poznaliśmy. I ja byłem przyzwyczajony do zupełnie innego środowiska, do takiej dziecinnej wiary, do takiej wiary, że trzeba iść do kościoła w niedzielę, trzeba się pomodlić. I nigdy nie widziałem w Bolonii, we Włoszech, takich ludzi, którzy się tak palą od środka, tak jak to ojciec Jan mówił, że musicie się sami palić, żeby zapalać innych dookoła. I jak ja przyjechałem na Lednicę, to ja to widziałem. I faktycznie, ojciec Jan, ale też inni ludzie, którzy tam byli, właśnie zapalili mnie tą wiarą. I teraz staram się zapalać innych ludzi, mam nadzieję też taką samą wiarą. Na Lednicą spotkałem się właśnie z takim nowym sposobem, innym niż zwykle patrzenie na wiarę, właśnie taki prawdziwszy mi się wydaje. I od kiedy właśnie miałem 14 lat, pierwszy raz byłem na Lednicy, tutaj przyjechałem, to już nigdy nie wyjechałem, tak lubię mówić, w sensie fizycznie oczywiście wracam do Bolonii, do Włoch, bo tam żyję, tam mieszkam na co dzień, ale duchowo cały czas się łączę z Lednicą i staram się trwać we wspólnocie. Czyli Lednica to też taka zawartość bardziej, która jest w sercu, a nie tylko wydarzenie. Ja chciałbym, żebyście jeszcze powiedzieli o tych ośrodkach, które już zostały wspomniane, Hermanica, Jamna i tak dalej. I też o tych konkretnych wydarzeniach, że Lednica zaprasza nie tylko młodzież, ale też ludzi starszych, ale też i dzieciaków i tak dalej. I że to praktycznie rzeczywiście to wszystko poprzez takie małe wydarzenia, gesty, te gadżety, które nam o tym przypominają, może sprawić, że Lednica trwa przez cały rok. Tak popularnie wszyscy mówimy gadżety. Ja myślę, że trzeba by się zatrzymać i często o tym też zwracam ja, może bardziej uwagę młodzieży właśnie jako symbole. Gadżet kojarzy się może troszeczkę inaczej, ale symbol, kiedy ten symbol coś wyraża i coś ze sobą niesie. I myślę, że to w ten sposób powinniśmy też tym ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają, szczególnie ludziom młodym, mówić o tej symbolice, która jest w całym naszym chrześcijaństwie, w wielu miejscach. I to jest na pewno bardzo ważne. Ja tutaj, że tak przepraszam, że się wtrącę, ale właśnie chciałem powiedzieć o tych rekolekcjach kapłańskich na Jamnej, na które trafiłem jadąc prawie 700 kilometrów. Niektórzy, tak jak już mówiłem wcześniej, pukali się w głowę i mówili, po co tam jedziesz, skoro masz na miejscu tyle miejsc, gdzie możesz odbyć rekolekcje kapłańskie. Ale to było takie niesamowite doświadczenie obecności z księżmi, których spotykamy tutaj na Lednicy, a którzy jednocześnie przyjeżdżają na Jamno po to tylko, żeby się wspólnie spotkać, porozmawiać z ojcem Janem wtedy, ale też na nowo odkryć Jezusa Chrystusa i doświadczyć niesamowitego daru obecności Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. To jest na pewno bardzo ważne dla nas kapłanów. Ja myślę, że wielu powinno korzystać z tego daru miejsca Jamnej. Bo to jest bardzo, bardzo duże doświadczenie. A jeżeli chodzi o Lednicę Seniora, to mi się tutaj przypomina sytuacja, kiedy pierwszy raz przyjechałem na Lednicę Seniora.
na pierwszą letnicę seniora z parafianami z Bartoszyc, ze starszymi ludźmi, którzy nie bardzo chcieli jechać. Musiało to trwać czasami długo, żeby niektórych namówić. A później ci sami ludzie, którzy byli pierwszy raz na letnicy seniora, przyjechali na dużą letnicę, bo uważali, że to jest to miejsce dla nich, nie tylko letnica seniora, ale wręcz przeciwnie, to bogactwo tego spotkania, tego całodniowego do późnych godzin nocnych tutaj bycia na polach lednickich, to też takie dość duże doświadczenie. I wiem, że są tacy ludzie, którzy nie mogą przyjechać na całe spotkanie i nawet do mnie z parafii jutro przyjadą tylko po to, żeby być tutaj parę godzin na spotkaniu na polach lednickich, ludzie dorośli, ludzie starsi, i uważam, że w taki sposób też tym ludziom pokazujemy trochę inną tą naszą religię, która może być radosna i która nas na pierwszym miejscu oczywiście stawiamy Pana Boga i do Niego zdążamy tutaj w sposób taki niekonwencjonalny. Wiedziecan miał to do siebie, że mówił robimy i robił. Więc powiedział sobie, stawiamy rybę, robimy spotkania i robię. I parę lat później stwierdził, że potrzeba lednicy dla seniora, no to powiedział robimy i robi. I w każdy pierwszy weekend września, w każdą pierwszą sobotę... Stare, malutkie, to się już rodzi, stare tutaj i seniorem jest od później Wiedziecan stwierdził, że warto byłoby zaprosić również dzieci, te najmłodsze. Dlatego tydzień po każdym spotkaniu czerwcowym, tym, które już jutro, odbywa się lednica Malucha. Również za tydzień odbędzie się bardzo, bardzo udany program mamy w tym roku i myślę, że wszystkie dzieci będą zadowolone, jak przyjadą, czeka na nie dużo atrakcji. No i oczywiście powstała jeszcze lednica motocyklisty. Ojciec ten stwierdził, że motocykliści również muszą mieć swoją lednicę, więc powstała. I tak punkt po punkcie ojciec Jan jakby zapalał w ciągu roku różne takie miejsca, kiedy możemy się spotkać. Dla mnie faktycznie najpiękniejszym czasem jest ten czas teraz, kiedy wszyscy spotykamy się na polach lednickich, bo myślę, że pierwsza sobota czerwca to jest taki termin, którego już nikt nie chce ominąć. To jest po prostu punkt zbiorczy, gdzie przyjeżdżają wszyscy. I pamiętam też, że powiedzieliśmy kiedyś, będąc z ojcem Janem w telewizji, zapraszamy wszystkich młodych na spotkanie, a ojciec Jan przerwał i mówi, jakich młodych? Młodych dorosłych, młodych duchem, wszystkich zapraszamy. Więc my też zapraszamy wszystkich, nie tylko tych młodych, ale też starszych i maluchów, i motocyklistów, i wszystkich na to jutrzejsze spotkanie. No tak się skojarzyło teraz, jak wspomniałaś o tych grupach różnych, poszczególnych, no to tak zabrzmi może bardzo kościółkowo, ale pielgrzymki stanowe, tak? Tak jak do sanktuarium przybywają mężczyźni, kobiety, przybywają dzieci, strażacy, leśnicy i tak dalej. Samoletnica, jako też no, w pewnym sensie świątynia, trochę większa niż zwykle, ale jako też takie sanktuarium, które wokół Chrystusa skupia. To też ojcowie fajnie wcześniej powiedzieli, że tu jest jeden bohater tak naprawdę, najważniejszy. Jezus Chrystus, który nas tutaj gromadzi. I na tym też ojcu Janowi bardzo mocno zależało. Słuchajcie, jeszcze no dosłownie na koniec o Światowych Dniach Młodzieży, bo to jest to wydarzenie, które jest, no, możemy powiedzieć, może przykryć wszystkie inne, przyćmić wszystkie inne. I wiem, że bardzo wiele ośrodków, wiele wspólnot myślało, czy robić spotkania doroczne, czy organizować w tym miejscu, w tamtym miejscu takie spotkanie. Nie, ale z drugiej strony, tak jak już wspomnieliśmy sobie, no przecież te spotkania nas przygotowują, jeszcze bardziej mobilizują, jednoczą do tego. W czym Światowe Dni Młodzieży są jako historia i czym też mogą być te konkretne, które będą miały miejsce w Polsce dla młodego człowieka? Dla nas Światowe Dni Młodzieży to jest taki trochę początek. W 1991 roku, ja tego nie pamiętam, jeszcze nie było mnie na świecie, ale słyszę bardzo dużo historii o tym, jak ojciec Jan wraz z duszpasterstwem pojechali na Światowe Dni Młodzieży. I jak wtedy w Częstochowie wybrzmiało Abba Ojcze, ten, który do dzisiaj wszyscy pamiętają. I to był taki trochę początek całej Jamy, to był trochę początek lednicy. Wtedy trochę wszystko się zaczęło.
Do dzisiaj słyszymy opowieści na ten temat. No i teraz minęło tyle lat i po raz kolejny Światowe Dni Młodzieży są w Polsce. Po raz kolejny możemy tym razem pojechać do Krakowa i jako wspólnota lednicka nie wyobrażamy sobie, żeby nas mogło tam nie być. Światowe Dni Młodzieży to jest taki trochę jakby kolejne spotkanie po lednicy, na którym znowu możemy się wszyscy spotkać. Mówimy trochę, że lednica jest przygotowaniem do Światowych Młodzieży. Mówimy trochę, że to jest taki pomost między, to nasi duszpasterze tak mówią, że to jest taki pomost między tym, co działo się w Gnieźnie i w Poznaniu, kiedy obchodziliśmy rocznicę Chrztu Polski, a tym, co będzie się działo na Światowych Dniach Młodzieży, właśnie pamięta jest lednica. Więc jest to dla nas wydarzenie z pewnością bardzo istotne, bardzo ważne, no i będziemy tam obecni. Bardzo mnie zdziwiło też to, co powiedział mój proboszcz w parafii w Bolonii kiedyś. Właśnie w tym roku, parę miesięcy temu, jak jeszcze tam byłem, on powiedział, że Światowe Dni Młodzieży są ważne, dlatego też, że możemy tam dostrzec wymiar rodziny, jakby chrześcijańskiej, nie? Że wszyscy jesteśmy jedną rodziną, że będą tam ludzie z całego świata, jak nasz Rej tutaj z Ameryki, jak na przykład ja przyjeżdżam z Włoch, z Polski, z całego świata i że wszyscy jesteśmy jedną rodziną w Chrystusie. I to jest naprawdę piękne. I właśnie lednicą chcemy też zaprosić wszystkich Polaków, ale i też nie Polaków na Światowe Dni Młodzieży. Dlatego też została skomponowana na przykład przez siewców lednicy pieśń pielgrzyma właśnie jako zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży. I będzie śpiewane oczywiście jutro na spotkaniu. Będzie też śpiewany hymn Błogosławieni Miłosierni Światowych Dniach Młodzieży i po prostu będziemy zapraszać pielgrzymów na lednicy na Światowe Dni Młodzieży. Czy Stany Zjednoczone też się wybierają na Światowe Dni Młodzieży? Dużo ludzi przyjedzie? We're expecting a good group from the United States coming over. Many English-speaking countries are heading over. Great Britain, Australia, but yes, a good number from the United States. Yes. Tak. Bardzo dużo ludzi ponoć przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, też z innych krajów anglojęzycznych. I mamy nadzieję, że właśnie dużo pielgrzymów przybyje z Ameryki, z Anglii, z innych krajów anglojęzycznych. Cieszymy się i zapraszamy oczywiście. Drodzy Państwo, kończy się nasz program, ale to, co ja obserwuję, to kompleta nas czeka za moment, modlitwa na zakończenie dnia i coraz więcej ludzi w naszym studiu, więc to też pięknie świadczy o tym, że ta młodzież, która tutaj organizuje spotkanie lednickie, też przyjeżdża, no przychodzi, by się wspólnie modlić i wiem, bo zapraszacie, przed momentem też zwoływaliście się i po prostu mówiliście i to też takie naturalne było, tak mi się wydaje, że będzie kompletne, że przyjdziecie może i no chyba wypada tylko pogratulować tego też i, no i się ucieszyć, że takie fajne świadectwo dajecie. Tak, modlitwa to jest najważniejszy moment spotkania lednickiego naszego dnia. Mówiliśmy sobie dzisiaj bardzo dużo o tym, jak przygotowujemy, o wolontariacie, o pracy. W tym wszystkim czasami bardzo łatwo jest zgubić Chrystusa i zgubić to, że tak naprawdę sensem tego i głównym bohaterem jest Jezus, jak to powiedział dzisiaj ojciec. My mamy na szczęście tą możliwość, że są z nami duszpasterze i codziennie na lednicy mamy mszę świętą, codziennie mamy jutrznię, odmawiamy sobie nieszpory. I to jest taki moment, kiedy możemy wyciszyć się, zastanowić, usłyszeć słowo, które jest dla nas ważne, bo na spotkaniu jest tyle rzeczy do wykonania, tyle pracy, że można się czasem denerwować na siebie, na drugiego, że tu coś nie wyjdzie, tu coś jest niedopięte i wtedy ta modlitwa jest dla nas ważna. Dlatego też zbieramy się tutaj dzisiaj. Mamy audycję, mogło wyjść, mogło nie wyjść, idziemy sobie na żywo i w ogóle. I tak jest codziennie, tak jest ze wszystkim, tak jest z wieloma innymi sprawami, poważnymi często, sprawami zabezpieczenia całego spotkania, tego jak to wyjdzie, czy przyjadą pielgrzymi, czy wszystko się uda.
kiedy stajemy w kościele i kiedy powierzamy to wszystko Bogu, to wiemy, że my po prostu mamy swoich orędowników w niebie, którzy nam pomogą, żeby wszystko się udało. Mówimy i już chyba nie ma wątpliwości, co jest najważniejsze, czy kto jest najważniejszy na letnicy, ale też może takie pytanie, co jest dla Was najtrudniejsze tutaj, podczas tego spotkania? Co wymaga najwięcej energii, co wymaga najwięcej może też takiego poświęcenia czy wysiłku dla Was, którzy organizujecie, którzy zajmujecie się takim doglądaniem tego, co na spotkaniu się dzieje? Co jest najtrudniejsze? Szczęść Boże, dobry wieczór. Przed chwilą dołączyłem, Krzysztof Pawlicki. Co jest najcięższe, najtrudniejsze? Cała Legnica i ta cała otoczka spotkania Legnickiego jest tak piękna, że czasami naprawdę trudno połączyć ciężką i wytężoną pracę, którą tutaj wykonujemy w dniu spotkania, z przeżywaniem tego spotkania i z przeżywaniem tych wszystkich elementów, bo też tak naprawdę przez cały rok pracy w Poznaniu, w biurze czy to w sztabie, mamy wgląd w pewne elementy tego spotkania i też z wielką niecierpliwością zawsze oczekujemy na to, jak to zaprezentuje się w dniu spotkania. I taka niecierpliwość sprawia brak skupienia w dniu już tutaj tej pracy w centrum prasowym. Także gdzieś ten element jest zawsze najcięższy. No i też tak jak tutaj Dominika przed chwilą wspomniała, że też takie trzymanie troszeczkę nerwów na wodzy jest ciężkie, no bo sytuacja jest dynamiczna, wszystko się dzieje na żywo. Gdzieś też kilka spraw może nie wyjść, kilka spraw wychodzi i to jest fajne, ale gdzieś utrzymać taką koncentrację i takie bycie w porządku w stosunku do drugiego człowieka, kiedy my tak naprawdę wszyscy staramy się, by to wszystko wyglądało jak najlepiej. No to jest moim zdaniem, przynajmniej tutaj z mojej perspektywy, najtrudniejsze zawsze. To jest też, tak mi się wydaje, naturalne, że diabeł będzie mącił w takich przypadkach, nie? Że kiedy dzieje się coś pięknego, kiedy z taką mocą ogromną młodzi ludzie wyznają wiarę, no on będzie robił wszystko, żeby właśnie choćby z takimi szczegółami, głupotami, nie chcę już jakichś mocniejszych słów używać, ale żeby zaprzątnąć głowy jakimś takim malutkim szczegółem i żeby to stało się przyczyną wielkiego problemu, żeby się teraz do siebie nie odzywać, pokłócić, ale to jest też chyba znak tego, że to jest dzieło Boże, w którym wy uczestniczycie. Chciałabym zacząć od takiego roku, który do nas krąży. Kiedy w piątek pytam zawsze o taką już zupełnie ostateczną wersję programu, mówię do koordynatora i do osób odpowiedzialnych za liturgię, no mamy już ten ostateczny program, czy to już jest ta wersja, to oni bardzo często odpowiadają, ostateczna wersja, a jeszcze dodaję, że z godzinami, bo to jest dla mnie bardzo istotne, żeby była z godzinami, to oni dodają, że ostateczna wersja to będzie w niedzielę. I to jest taki żart, ale to nas bardzo wiele uczy i uczy nas bardzo wiele pokory. Tego, że tak naprawdę mamy napisany program, bardzo dobrze napisany program, godziny, wejść, ale różne rzeczy mogą się wydarzyć. W zeszłym roku maraton lednicki z uwagi na pogodę wbiegł chwileczkę później. Czy coś się stało? Nic się nie stało. Tak naprawdę to całe to spotkanie i przygotowania uczą nas też tego, żeby mieć w sobie trochę pokory, że nie wszystko zawsze musi wyjść idealnie i że to nie do końca o to chodzi. Często słyszymy to też na mszy. Ostatnio słyszałam bardzo piękne kazanie ojca Macieja, który powiedział, że tak naprawdę może tu coś nie zagra, może tam coś wyjdzie inaczej, ale to nie o to chodzi, żeby wszystko wyszło idealnie. Ważne, że zapraszamy tutaj ludzi, że ci ludzie będą się z nami modlić, że będziemy na tych polach wspólnie i to Bóg jest tak naprawdę najważniejszy, więc nawet jeżeli gdzieś tam się po drodze troszkę potkniemy, to nie jest istotą naszego spotkania i nie warto się potem załamywać. Słuchajcie, mamy parę minut jeszcze, ostatnia runda dojścia do mikrofonu, dlatego zachęcam, by może takie ostatnie słowo, jakieś przesłanie i pozdrowienia. Jest okazja do tego, żeby na antenie Radia Maryja, trochę ludzi nas słucha pewnie, znając doświadczenie, żeby może kogoś szczególnie pozdrowić, powiedzieć mu dobre słowo, czy zachęcić do tego, by się zmobilizował, przyjechał. A jeżeli już naprawdę nie może przyjechać, to,
nie to żeby w internecie, bo ponoć stream będzie cały dzień i będzie możliwość, ale też na antenach różnych rozgłośni radiowych czy telewizyjnych, no między innymi tak ze swojej trochę piaskownicy powiemy, że na antenie telewizji tam zapraszamy od 15 do 16 wejście na żywo, potem od 17 do 17.40 i od 22.40, no dopóki sił wystarczy, będziemy tutaj na redakcji. Poza tym całe spotkanie będziemy rejestrowali, dlatego też zachęcamy do tego, ale powiem szczerze, że to nie jest to samo, co uczestniczyć tutaj bezpośrednio na spotkaniu. Pozdrowienia. To ja chciałam powiedzieć młodym po prostu słowa pewnej piosenki właśnie tutaj z Pól Lednickich, żeby się nie bali wypływać na głębie i żeby zawierzyli Chrystusowi też mimo zniechęcenia. I chciałam pozdrowić Dagmarę Lewicką, która jest wielką fanką Radia Maryja i też studiuje właśnie na waszej uczelni w Toruniu. Chciałam pozdrowić też Paulinę i Monikę, które mieszkają u sióstr Felicjanek w Bielsku Białej. Dzięki serdeczne. Ja chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy jutro z nami będą na Polach Lednickich. Wspomniał tutaj ksiądz, że to nie jest to samo, co uczestniczyć na żywo, a gdzieś to usłyszeć w postaci dźwięku rejestrowanego. Naprawdę będzie pięknie. Kilka elementów programu jest naprawdę wzruszających i warto to przeżyć na żywo, warto to przeżyć tutaj na Polach Lednickich razem z nami. A też możemy tutaj powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, wszelkich sił, by ta relacja i by ten przekaz z naszej strony był jak najlepszy, by to spotkanie było przekazane w sposób jak najpełniejszy. Ja na ten moment w piątek wieczorem bardzo, bardzo chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy przez cały rok ciężko pracowali na to spotkanie, którzy teraz jeszcze kręcą się gdzieś na Polach Lednickich i pracują, żeby wszystko dopiąć, żeby wszystko grało, którzy siedzą w ośrodku i pilnują go i którzy angażują się, czyli po prostu wszystkich naszych wolontariuszy. I też pamiętajmy o tych, którzy faktycznie nie mogą z nami być. Będzie nas można oglądać w internecie. Czytamy wiele wiadomości smutnych od ludzi, którzy mówią, że mają egzaminy, więc nie dojadą, coś tam wypadło, więc nie dojadą. No, ja to nie rozumiem. Uważam, że egzaminy nie są aż takie ważne, ale ojciec Janek zawsze mówił, to jest jego szkoła. Przekładamy operację serca. Też mam egzamin właśnie w Bolonii, dzień po Lednicy. No, ale jesteś z nami. No, ale jestem, szybko wsiadam w samolot i wracam, więc zapraszam wszystkich studentów, którzy będą mieli egzaminy właśnie. O tych wszystkich pamiętamy. Ja tych wszystkich bardzo serdecznie chciałabym zaprosić do bycia z nami w sieci i do tego, żebyście przeżywali z nami to spotkanie, żebyście oglądali je później. Pamiętamy o was i również żałujemy, że z nami nie będziecie. Ja ze swojej strony chciałem pozdrowić bardzo serdecznie całą moją parafię. Tych wszystkich, którzy jadą powoli, wybierają się. O 23.30 wyjeżdża Lidwald Warmiński, około 1.30 będzie wyjeżdżała Orneta. Tutaj kierują się na pola. Ale co moją porafię, wszystkich moich przyjaciół, dzięki którym też tutaj jestem, mogłem być i tych wszystkich ludzi, których tutaj spotkałem. Już mówiłem o tym wcześniej, ale to podkreślam i zresztą w rozmowach telefonicznych też niesamowite doświadczenie wspólnotowości, ale też bezinteresowności wielu młodych ludzi i tego ich bycia tutaj jest naprawdę dla mnie osobiście bardzo budujące. Chciałem pozdrowić moich rodziców, którzy teraz pilnują moich piesków, kiedy mnie nie ma, i tych wszystkich, którzy łączą się tutaj z nami i modlitwą wszystkich przyjaciół, i którzy chcieli być, a niestety w tym roku na Pola Lednickie nie dojadą. Gorąco tych, także ta żółkowska mądra. Którzy się już wybierają w drogę, bo wiemy, że już od samego rana będą... Bardzo na mądra ta żółkowska, że Polacy mają kompleksy. Życzymy wam szczęśliwej drogi, dobrej drogi i jutro pięknego spotkania.
No i zapraszamy teraz do wspólnej modlitwy kompletu na zakończenie dnia. Dla kogo to będzie koniec dnia? Dlatego będzie. Dla wolontariuszy się uśmiechają, bo pewnie jeszcze coś doglądać Siedzi. Będą musieli po tej komplecie i ona może się przeciągnie do jutrzni aż, ale tak jak mówicie, to wszystko dla drugiego człowieka. Po krótkiej chwili muzyki, oczywiście lednickiej, też wracamy ze wspólną modlitwą, a na koniec jeszcze usłyszymy głos ojca Jana. Z pomożeniu memu. Panie Boże, Duchowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na zakończenie dnia stajmy przed Jezusem Chrystusem. Spójrzmy na cały dzień, który minął. Może zabrakło gestu życzliwości, dobra do ludzi, których Pan Bóg postawił na naszej drodze życia. Może mogliśmy coś uczynić, a tego nie zrobiliśmy. Może zabrakło miłości.